Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z cyklu Kultura Wykluczenia. Dzisiaj będę rozmawiała z panią Igą Głażewską, która jest przedstawicielką, jak rozumiem, też orędowniczką tu w Polsce Human Society International. W związku z tym będziemy rozmawiać o istotach, które bardzo ważne są dla naszych badań. Chodzi o zwierzęta pozaludzkie, chodzi o sentientów, którzy i które traktowani są jako ci gorsi w takich wielu wymiarach i wielu aspektach. Ale ja może najpierw zadam pani pytanie, czym jest Human Society International, bo w samej tej nazwie mamy jednak to human, prawda? Więc czytając tą nazwę i nie wiedząc za bardzo, o co chodzi, człowiek może mieć wrażenie, że chodzi raczej o zwierzęta ludzkie, a nie pozaludzkie. Chociaż jak dla mnie w tym wszystkim i tak przyglądając się też pani działalności, wydaje się, że bardzo ważnym jest aspektem ta relacja zwierzę ludzkie i zwierzę pozaludzkie. Tu gdzieś to human zaczyna być bardzo szeroko rozumiane. Ale jakby pani była dobra i powiedziała nam dwa słowa. Yes. Ta nazwa Humane Society International jest faktycznie mało przyjazna i też może być dość myląca. Taką ideą przewodnią Humane Society, która zresztą w Polsce jest organizacją praktycznie nierozpoznawalną, nad czym pracuję, żeby to się zmieniło. Więc organizacja działa od prawie 30 lat w ponad 50 krajach. Jest tam biura i programy. I myślę, że jest taką największą organizacją, która pomaga i walczy o wszystkie zwierzęta. I mówiąc wszystkie, ona myśli zwierzęta, które upychamy tak arbitralnie do tych różnych kategorii, to znaczy zwierzęta towarzyszące, hodowlane, laboratoryjne, dzikie. Więc zajmujemy się wszelkimi formami okrucieństwa, nie zważając na te podziały. Myślę, że to jest takie najistotniejsze i coś, z czego się bardzo cieszę, że jakby z takiego punktu wyjścia tutaj możemy działać. Bo te formy, kiedy myślimy o okrucieństwie wobec zwierząt, myślimy pewnie w pierwszej chwili o znęcaniu się nad zwierzętami, które są z nami w domu. Myślimy o okrutnych warunkach hodowli, być może, kiedy jesteśmy bardziej zainteresowani tematem. Ale okrucieństwo wobec zwierząt dzikich to jest już taki temat bardziej kontrowersyjny chyba, prawda? A tutaj mamy do czynienia z tyloma formami naprawdę uderzającego okrucieństwa, od kłusowania zwierząt ściśle chronionych, nie wspominając o samym myślnictwie, które wiemy też, jak w praktyce działa i co robi zwierzętom, ale choćby też niebranie zwierząt pod uwagę w projektowaniu naszej przestrzeni, infrastruktury, zwierzęta ginące na drogach. To jest również przecież forma okrucieństwa wobec zwierząt. Tak, ale popatrzmy na chwilę na ten podział, bo tu pani ma rację, że on nam ułatwia w pewnym sensie nie mówienie czy nie zauważanie problemów zwierzęcych, ale wydaje mi się, że ten podział właśnie na zwierzęta domowe, zwierzęta hodowlane czy zwierzęta dzikie, tu możemy dodać właśnie te zwierzęta graniczne, jak jeże, prawda, czy bezdomne koty, czy gołębie. Ten podział jednak też pokazuje takie niesamowite uprzedmiotowienie zwierzęcia. Wtedy nam łatwiej mówić o tym, że prawda, mamy naszego kota czy psa, czy łatwiej nam mówić, że krowa jest na przykład krową mleczną i już ta kategoryzacja niejako tłumaczy jej wykorzystanie. Czy w związku z tym, prawda, nie dochodzi tu jednak do takiego nadużycia i właśnie przez to uprzedmiotowienie jako usprawiedliwienia naszego postępowania wobec zwierzęcia, czy wręcz zachęty do krzywdy? Bo ja myślę, że to bardzo wiele ułatwia. Jakby nie bez przyczyny te zwierzęta są w tych kategoriach właśnie poupychane, prawda, bo to bardzo... Jakby mało kto zrobi ten krok w tył i się zastanowi, czy to faktycznie jest krowa mleczna, urodziła się taką, po prostu z taką funkcją dla nas, czy w ogóle dlaczego ją w taki sposób nazywamy. Jakby
gdzie tu jest początek tego, tak? Jakby to bardzo dobrze zakrywa w ogóle cały system eksploatacji zwierząt, myślę właśnie. Bo to jest takie, no w sumie niewinne niemalże, tak? No to jest po prostu krowa mleczna, no więc korzystamy z tego. Tak, tak. Ona wręcz zachęca, żeby korzystać z tego. Tak, daje mleko. Przecież to jest tak rozpowszechniony mit, prawda? Krowa daje mleko, więc no, pijemy je. Więc myślę, że tutaj wchodzi kolejny problem, że ludzie, że trudno ich winić, że spoza takiej bańki właśnie aktywistyczno-wegańsko-ekologicznej bardzo mało wiedzą o tym, jak ten system, właśnie ten system eksploatacji zwierząt, system produkcji, jak on tak faktycznie działa, nie? To jest tak zakryte, bo też ogromne fundusze i siły, silne lobby pracuje nad tym, żeby właśnie to było, pozostało zakryte i za tymi zamkniętymi drzwiami hodowli i rzeźni, żebyśmy nie zadawali tych pytań. Więc faktycznie te wyobrażenia o tym, jak zwierzęta spędzają swoje życie i jak je kończą, są bardzo różne od tego, jak wygląda rzeczywistość. Tutaj były takie ciekawe badania, które przeprowadził Jarosław Urbański, socjolog, aktywista z Poznania, pytając ludzi, jak uważają, ile zwierząt powinno być maksymalnie trzymanych w gospodarstwie. I najczęściej ludzie odpowiadali, że to powinno być tak 100 krów, 200 kurczaków, podczas gdy realia hodowli przemysłowych to są dziesiątki tysięcy zwierząt, bo poupychanych tej przestrzeni, które nigdy nie widzą słońca i nie mają możliwości zaspokoić żadnych swoich gatunkowych potrzeb. Tak, także kura, która dostaje tak naprawdę na swoje potrzeby życiowe przestrzeń wielkości kartki A4. To jest, myślę, bardzo dobrze i obrazowo ukazujące to, na co skazujemy te zwierzęta. Ale myśli Pani, że nasza świadomość dotycząca warunków życia i dobrostanu zwierząt mogłaby coś zmienić? Jest takie stwierdzenie, że gdyby rzeźnie miały ściany ze szkła i moglibyśmy widzieć, co się dzieje w środku, to wszyscy byśmy przeszli na weganizm. Ale czy rzeczywiście, czy uważa Pani, że takie uświadomienie ma skutki pozytywne, czy może przynieść skutki pozytywne? Tu też trochę pytam o efekty pracy Pani stowarzyszenia. Czy widzą Państwo świadomość i rozwój świadomości ekologicznej w społeczeństwie? No to jest takie kluczowe, można powiedzieć, jedno z kluczowych pytań, jakie sobie zadajemy, też próbując zrobić coś, tak? Próbując coś zmienić. Czy faktycznie w jaki sposób ludzi edukować, uświadamiać, i czy ta sama, jakby wiemy, że zmiana myślenia niczego nie zmienia, to dopiero zachowanie i działanie jest tą zmianą, której potrzebujemy i na którą pracujemy. To jest też pytanie, ile w stanie są ludzie zobaczyć i dowiedzieć się, zanim odwrócą wzrok, bo wiemy, że to jest coś takiego bardzo... Reagujemy tak bardzo na to emocjonalnie, często nie chcemy tych obrazów oglądać po prostu, tak? Wiemy z praktyki, że nie działa takie, nie chcę powiedzieć epatowanie, bo to są po prostu realia, więc przedstawienie realiów często hodowli nie działa w takim sensie, że ludzie szybciej zamkną tę stronę czy laptopa, niż faktycznie przyjrzą się temu i coś zrewidują, więc to trzeba bardzo dobrze na pewno zbalansować te, czy może wyprowadzić w pewnych krokach. Takie właśnie budowanie świadomości tego, jak zwierzęta żyją i są zabijane, no bo to po prostu potrafi być za dużo i to, te obrazy są naprawdę szokujące dla osób, które szczególnie, które no właśnie wolą utrzymywać takie wyobrażenia kur dziobiących sobie, grzebiących na podwórku czy szczęśliwych świnek, potrafią być, no jest coś takiego, co blokuje po prostu te obrazy i te mogącą iść za tym jakąś refleksję. Tak, poza tym żyjemy w pewnym micie, prawda? W micie właśnie tej sielskiej, anielskiej wsi, gdzie wszyscy są szczęśliwi i człowiek jest blisko natury, zwierzę jest zaopiekowane.
czy w takim popkulturowym micie tu krowa Milka jest bardzo dobrym obrazem właśnie takiej sielskości, takiego bycia dla człowieka. A z drugiej strony odwracamy ten wzrok, pani tutaj wspomniała o ogromnym problemie zwierząt, choćby tak zwanych dzikich, które są przez nas zabijane regularnie i nikt tego nie zauważa. To są żaby, ślimaki, to są jeże czy inne zwierzęta, które mają to nieszczęście, że się znajdują na naszej drodze i jakoś tutaj nikt nie hamuje, żeby uratować drobne zwierzątko. Więc jakiej strategii potrzeba? Bo mówi pani, że takie obrazy epatujące grozą, a tak naprawdę pokazujące stan faktyczny, mogą zniechęcić. To co możemy zrobić? Jakie państwo stosują narzędzia, żeby jednak tą świadomość prozwierzęcą, tą świadomość takiej równości, prawda, zwierząt ludzkich i pozaludzkich promować? Dużo tej pracy sprowadza się do właśnie edukowania mającego formę takiego rozwiewania mitów, na przykład rozwiewania mitów złego wilka, czy pokazywania takich realnych, praktycznych sposobów, w jaki można koegzystować z tymi zwierzętami i nie uciekać się do tych śmiercionośnych rozwiązań, tak? Czy jeżeli chodzi o wilka, to włączanie go znowu na listy zwierząt łownych, bo się pojawiają te głosy nieustannie, tutaj rośnie takie pragnienie, widzimy to wyraźnie po stronie myśliwych, więc dużo tych rzeczy to jest właśnie takie, można powiedzieć, podstawy, jeżeli chodzi o to w ogóle, kim jest zwierzę i jak możemy z nim żyć, nie? Staramy się... Myślę, że już widzimy, staram się nie być zbytnią optymistką, ale widzimy, że coś się powoli zmienia, przynajmniej tutaj w tym naszym zakątku, takim wygodnym zakątku europejskim. Widzimy, że ludzie, coraz więcej osób, także w Polsce, jest wegetarianami, weganami, czy myśli o ograniczeniu mięsa, czy już to robi. Także są takie sygnały, które mogą być w pewnym sensie pocieszające i dają takie napęd do dalszego działania, bo jednak coś się dzieje, coś się rusza, szczególnie jeżeli chodzi o młodsze osoby, czy w większych ośrodkach, tak jak można się domyśleć, że to najczęściej stąd może spływać też na resztę kraju. Więc takim nierozwiązanym też, nie mam pomysłu na zaadresowanie tego, ale myślę, że tą przestrzenią, w której dużo się dzieje, jest w taki oczywisty sposób też szkoła i to, w jaki sposób w ogóle uczymy się o właśnie naszym byciu w świecie i innych zwierzętach, czy w ogóle też to, w jaki sposób rozmawiamy o tym, kim jest człowiek, nie? Bo tutaj z tego, co pamiętam jeszcze i wydaje mi się, że to się nie zmieniło w dużym stopniu, to rozgraniczenie jest nadal jakby bardzo zdecydowane, tak? Nie ma mowy o tym, że właściwie różnimy się jakoś, te różnice są jakościowe bardziej, tak? To jest też jeden z zasadniczych problemów, jak zaczynamy wchodzić w ogóle w ten świat, nie? Wielogatunkowy przecież bardzo. Właśnie tutaj mówimy o pewnym formułowaniu podstaw naszego myślenia, formułowaniu tak naprawdę też naszych przyzwyczajeń i potrzeb. Ja myślę, że to jest też taki duży problem. Wspomniała pani o myślistwie i od razu sobie pomyślałam, że jednak jest dużo osób, które uwielbia myślistwo, prawda? Czują się łowczymi czy prawda, tymi amazonkami z takiego wręcz jakiegoś powołania. To pójście do lasu jest zmitologizowane jako kontakt z przyrodą. Mamy całe takie wręcz wzniosłe narracje, które opisują mordowanie zwierząt jako czynność wręcz ekologiczną i taką mistyczną. Więc chyba siła problemu leży też właśnie w tych przyzwyczajeniach i potrzebach, które kształtują się zresztą od najmłodszych lat. Czy to nie jest taki moment, w którym możemy stanąć przed ścianą, no bo jak zmieniać ludzkie przyzwyczajenia? Tak, no to jest ogromnie trudne i to jest też coś, o czym mówi Darek Zera, czyli
potrzebujemy tak naprawdę dać ludziom jakieś takie rozwiązanie również w sferze emocjonalnej, które teraz te potrzeby są zaspokajane też właśnie w diecie i tradycji spożywania odzwierzęcych produktów, czy na przykład w myślistwie, jaką mamy dla tego alternatywę. I czy naprawdę jesteśmy w stanie pozyskać te osoby, które w taki sposób, w jakiś taki bardzo perwersyjny sposób wręcz dla nas zaspokajają te potrzeby bycia ze zwierzętami, na przykład zabijając je, czy bycia w przyrodzie, tak jak pani mówi. Więc to jest niezwykłe wyzwanie. To trudno mi nawet... nie mam jakiejś właśnie na to odpowiedzi, to jest coś, czym też się zmagam. W jaki sposób moglibyśmy to właśnie zaadresować i też właśnie często nie bierzemy pod uwagę tego, myślę, że to jest taka pułapka też aktywizmu czy pracy dla zwierząt. Musimy sobie nieustannie przypominać, że my nie jesteśmy ludźmi, których potrzebujemy, w takim sensie, że nie potrzebujemy przekonywać osób takich jak my w tej bańce ruchu i walki o prawa zwierząt czy klimat. I potrzebujemy ludzi spoza i musimy jakby też pozostać w tym kontakcie z realnością i wyczuwać to, gdzie jest teraz opinia publiczna i co myśli człowiek, którego spotkamy w autobusie spoza zupełnie tego świata, co on może myśleć na temat naszych celów, czy tego w ogóle, w jakiej sytuacji są zwierzęta. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby właśnie nie uznawać naszych życzeń za coś, co rzeczywiście może być takim pragnieniem ogółu i jednak być może zaczynać skromnie, ale niezbyt skromnie. O, to pięknie brzmi, ale też jak panią słucham, się zastanawiam, czy my mamy czas na takie skromne początki, prawda? To jest to, co wspomniała pani tutaj, Dariusza Gzyrę, ale on zauważył w pewnym momencie, że te takie małe kroczki, te skromne, prawda, początki, żeby kogoś wyhaczyć, złapać i pokazać mu pewne idee, tak naprawdę już nam się skończyły, wyczerpały. Chodzi mi oczywiście o kryzys klimatyczny, jednak to, co robimy ze zwierzętami i tymi nieszczęsnymi niewolnikami hodowlanymi czy ze zwierzętami dzikimi powoduje, że jeszcze bardziej zagrażamy naszej planecie. Myślę, że stąd pani zadanie czy aktywistek, aktywistów jest jednym z trudniejszych, no bo ta negocjacja odbywa się w obliczu tykającego zegara. Zdecydowanie, no czas nam się kończy w dramatycznym tempie. Myślę, że nie chcę tu być zbyt krytyczna, ale myślę, że pewna część ruchu, jeżeli chodzi o ruch zwierzęcy szczególnie, mogła swego czasu, bo to się zmienia, swego czasu odstraszać ludzi takim podejściem uznawanym za radykalne. To znaczy, no wiemy już, że to się nie sprawdza, to znaczy zachęcamy na przykład ludzi raczej do ograniczania spożywania produktów odzwierzęcych niż do przejścia na pełen weganizm w ciągu tygodnia. No bo to się po prostu nie uda i wiemy, że to jest szalenie trudne. Jakby przy całym, przy wszystkich naszych, przy całej naszej motywacji i etycznej podbudowie tego, co robimy i tego, czego nie jemy, to trzeba przyznać, że to jest po prostu trudne. Przełamać te przyzwyczajenia i wyjść też tak do tego i spróbować. Więc faktycznie to może być jakiś sposób, to znaczy pójście na takie kompromisy, które dla części środowiska też są nie do przyjęcia, czyli bo idące w kierunku takiego dobrostanu bardziej niż praw. Ja osobiście jestem zwolenniczką praw zwierząt teraz i wyzwolenia zwierząt, ale nie widzę przynajmniej w najbliższej przyszłości, a właśnie wiemy, że mamy niewiele możliwości zrealizowania takich postulatów.
No właśnie, bo mówimy do tej pory o tym takim aspekcie edukacyjnym, czy dzieci, młodzieży, czy społeczeństwa, przekonywanie, perswadowanie, próba pokazania alternatywnego sposobu naszego bycia w świecie, ale czy nie czas też na rozwiązania polityczne? Powiedziała Pani o prawach zwierząt i tu jak najbardziej od razu wchodzimy w tą kwestię. Zdecydowanie. Właśnie dlatego, że ten czas nam się kurczy dramatycznie i nie mamy czasu budować tego ruchu, tak jak mówimy, powoli, małymi kroczkami, to tutaj zdecydowanie jest pole dla decydentów, polityków, którzy są w stanie pewne rzeczy narzucić, tak? Bo przecież wiemy, że ta zmiana może, że to idzie w dwie strony. Czasami właśnie prawo czy pewne decyzje jakby kreują już to miejsce, w którym się społeczeństwo znajdzie, nie tylko odwrotnie. I mam też takie poczucie, że pomimo tego całego okrucieństwa i bezmyślności, czy źle pojmowanej miłości wobec zwierząt, którą widzimy, że jednak społeczeństwo, tak zwane społeczeństwo, jest jednak krok dalej niż rządzące nami. No, szczególnie w Polsce, myślę. Że jakby bardzo trudno jest uwierzyć, myślę, właśnie politykom i rządzącym, że faktycznie ludzie, Polacy, Polki chcą większej ochrony zwierząt, że to jest istotny temat, że boimy się o swoją przyszłość i katastrofę klimatyczną. I stąd też chyba te teorie, które się mnożą, takie teorie spiskowe w rodzaju organizacje pozarządowe opłacane przez obcy kapitał nam tu mieszają, bo łatwiej uwierzyć, jakby było łatwiej uwierzyć w to, niż to, że faktycznie wyrażamy pewne potrzeby i wolę po prostu osób żyjących obok nas i z nami. Tak, a poza tym za tym rodzajem aktywizmu jednak idzie od razu konieczność niejako zajrzenia w katastrofę, która się do nas przybliża, czy w zasadzie zmiany klimatyczne przecież już się wydarzają. Jak tak Panią słucham, to myślę o tym, co mogliśmy obserwować przez ostatnie lata, czy obecnie. Chodzi mi oczywiście o ruch młodych, o aktywizm młodych, o strajk klimatyczny, który rozlał się w zasadzie na cały glob. Gdzieś tutaj dzieci, młodzież okazali się dużo, dużo dojrzalsi niż my wszyscy. Bo ciągle śpimy w jakimś takim pięknym śnie i kapitalistycznym, i konsumpcyjnym, gdzie wszystko nam się należy, prawda? A ci młodzi pokazali, że nie należy nam się wszystko. Jak pani zapatruje się na ten ruch? Czy pani stowarzyszenie jakoś współpracuje? Czy tutaj jest nasza nadzieja? Czy może jak zwykle politycy, polityczki, czy my dorośli machniemy ręką i dalej będziemy robić swoje? W HSI staramy się bardzo podkreślać ten związek, jaki istnieje pomiędzy przemysłem, szczególnie przemysłem mięsnym i niszczącym wpływem na klimat, na ekosystemy. To jest cała masa ukrytych kosztów. Eksternalizowanych kosztów, jak to się ładnie mówi, które są wpisane w ogóle w funkcjonowanie tego przemysłu, tego systemu. Jakby to nie da się tego uniknąć. Już jest w tej chwili skonfrontowani jesteśmy z jednoznacznymi po prostu diagnozami dotyczącymi tego, jak ogromny wpływ przemysł mięsny i w ogóle eksploatacja zwierząt ma na klimat, jak te sprawy są ze sobą związane. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem i bardzo wspieram ruch klimatyczny i szczególnie właśnie młodych ludzi zaangażowanych w to. Uderza mnie to w jakiś sposób, a raczej jak nie zostało, ostatnie protesty jak nie zostały przedstawione w mediach takiego głównego nurtu i to niezależnie od tego, czy patrzymy na media takie związane z partią rządzącą, czy też bardziej liberalne, przeszło prawie bez echa i to jest wręcz niesamowite. Tak, ludzie znudzili, prawda, tematem. Tak, no ile jeszcze można? No już dobra. Tak, to jakby rozumiem to też trochę jako osoba, która ma w sobie bardzo dużo lęku i takiej depresji klimatycznej wręcz, bo to jest też temat,
który gdzieś tam pełza, myślę, właśnie znowu w bańce aktywistów, ale przecież dotyka też osób, które nie są jakoś bezpośrednio związane z aktywizmem i ruchem na rzecz obrony klimatu i które też myślę, że w ten sposób trudniej sobie poradzić z tymi wszystkimi emocjami, bo gdzie z nimi iść, tak? Z kim porozmawiać o tym. I widzę to też na przykładzie swoich najbliższych osób, które nie są zaangażowane często w aktywizm żadnego rodzaju, ale dużo energii jednak spalają, próbując odsuwać też od siebie ten lęk, czy radzić sobie z nim w jakiś sposób. I myślę, że no to będzie tylko narastać, to już widzimy, że to jest obecne. Bardzo nam się robi pesymistycznie. Ja jeszcze mam jedno równie pesymistyczne pytanie, bo cały czas mam takie wrażenie, że lockdown, prawda, i sytuacja pandemii, ona jest, stwarza jednak taką ogromną szansę do tego, żeby przemyśleć na nowo i siebie, struktury społeczne czy naszą ekonomię. No choćby już konieczność przeniesienia pracy w ten system zdalny, no to że nawet spotykamy się teraz, prawda, jednak na Skype'ie, a nie na żywo. To są pewnego rodzaju zmiany, one są i stare i nowe równocześnie, ale zastanawiam się, na ile Państwo próbują to wykorzystać, no bo całkowity lockdown pokazał nam bardzo pięknie, a dokładnie Matka Gaja pokazała nam bardzo pięknie, czego ona potrzebuje. Wystarczyło, że ludzie na chwilę zamknęli się w swoich domach i nagle w większości tych wielkich metropolii nastąpiło zmniejszenie choćby emisji dwutlenku węgla, prawda? Automatycznie atmosfera nieco się oczyściła. Przede wszystkim też na ulicach wielu miast pojawiły się zwierzęta. Myśmy tak przez chwilę, prawda, w zachwycie obserwowali, a któż to do nas zagląda? Ale bardzo szybko bardziej zmartwiliśmy się, gdzie pojechać na wakacje, czy polecieć o zgrozo, a nie co możemy zrobić, żeby te zwierzęta, czy to czyste powietrze, rzeczywiście na co dzień nas zagościło. HSE właśnie wystartowało niedawno z kampanią End the Lockdown for Animals, bo wydaje się, że to jest właśnie taki doskonały czas, żeby siedząc w mieszkaniu właśnie, w tym zamknięciu, zastanowić się nad tym, że tak jak nas, to czeka nas w najbliższych tygodniach, czy ta perspektywa jest taka nieodległa, tak? Kiedy wrócimy do normalnego życia, myślimy, czy budzimy się. Zwierzęta nigdy na żadnego innego życia się nie doczekają, niż to, które spędzają właśnie w hodowlach przemysłowych, zamknięte w laboratoriach, porzucone w schroniskach. I to jest taka niesamowita w ogóle jakaś równoległa rzeczywistość, obok nas, której sobie nie zdajemy sprawy, a być może właśnie teraz takie poczucie, które widzimy wielu z nas towarzyszy, czyli takiego teraz jak nie mogę, to ja bardzo chcę takiego zniewolenia i takiego dużego poczucia po prostu nieszczęścia związanego z tym, że musimy jednak się ograniczać i być w domach, czy ograniczyć konsumpcję, może być właśnie dobrą okazją do tego, żeby pomyśleć o innych zwierzętach, które nie mają wyboru. Tak, i są ograniczane na co dzień. No więc może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może taka odrobina przymusowej empatii w pewnym momencie się uruchomi, czego i pani sobie, i nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.